W grupie Raben wiemy, że zrozumienie zagrożeń na drodze pozwoli nam wszystkim uniknąć wypadków, chronić zdrowie i życie wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Wiemy też, jak ważne jest bezpieczne zachowanie w martwym polu. Jest to obszar wokół pojazdu, którego kierowca nie widzi, spoglądając przez okno albo w tradycyjne lusterka. W przypadku samochodów ciężarowych martwe pola są znacznie większe niż w samochodach osobowych. Świadomość ich istnienia ma ogromne znaczenie podczas wyprzedzania. W Europie rocznie w wypadkach drogowych ginie około 23 tysięcy osób, a 120 tysięcy zostaje poważnie rannych. Czy wiesz, kiedy uczestnicy ruchu drogowego mogą być niewidoczni dla kierowcy ciężarówki? Po lewej stronie kierowca nie widzi pojazdu jadącego blisko ciężarówki. Naczepa zasłania mu również widok na motocykl z tyłu. Z kabiny mógłby być również niedostrzegalny pojazd zjeżdżający tuż przed ciężarówką, szczególnie małe auto. Natomiast obszar po prawej stronie jest najmniej widoczny, bo prawe lusterko jest najdalej oczu kierowcy ciężarówki. W momencie wyprzedzania wzmocnij czujność i dostosuj zachowanie do innych uczestników ruchu, by w razie potrzeby uniknąć niebezpieczeństwa. Wszyscy powinni stosować zasadę ograniczonego zaufania i zachowywać szczególną ostrożność na drodze. Ty widzisz ciężarówkę, ale jej kierowca może ciebie nie widzieć. Kto ma szansę na szybszą reakcję?